Witamy serdecznie w 30. części Nadzoru Starszyzny. Mamy już wrzesień i w zasadzie wielki odcinek specjalny, bo jest z nami całe Smoke of Defeat. Witam wszystkich, zaczynając od pozycji 5. Cześć, Egellon. Cześć, cześć. Cześć, Neo. Witam. Cześć, Raskos. Czołem. No i oczywiście Starszyzna, czyli Daki. Siema, Daki. Dobry. I super commander, czyli ja. Ursa celowe samobójstwa. Brzmi intrygująco. Tak, brzmi intrygująco. Widok gracza oczywiście dalej jest zbugowany, ale to chyba pokazuje Ursę, bo Ursa tu biegnie, nie? Ciekawe, czy pierwsze samobójstwo będzie na roszanie, ale chyba nie, bo to za dużo czasu. Znaczy, to nie samobójstwo, to bardziej deny, więc to by się tam nie liczyło. Wiesz co, to by się nie liczyło, ale ktoś za coś zreportował, tak? Także no na razie wygląda, jakby był pucz support i Ursa coś tam robi. Nawet na teraz hity, więc nie jest tak źle. Ja bym powiedział, że nawet nie osłabia swojej drużyny za bardzo na razie. Też teraz... jestem pewien, jak oni się dogadali co do tego, co grają na tej linii. No pucz roam, Ursa core. Patrząc na tego rota na low hapse creepa. Mam wątpliwości. Wiecie, no prosta combo, no Pucz łapie hakiem i Ursa tłucze empowerem, nie? To się musi udać. Na razie chodzą za sobą, tak. A linia jest wolna. To wygląda, jakby Ursa była największym przyjacielem Pucza. Pucz chciał gdzieś zejść, a Ursa nie uciekaj. Nie, chłopie, no Fury Swamp na pierwszym poziomie zupełności wystarczy, żeby pewny kill zrobić, nie? To wiesz. To jest, chłopie, combo, którego jeszcze prosto nie odkryła. Celowe samobójstwo Ursy będzie wtedy, jak Pucz stwierdzi, że nie da się grać i pójdzie sam umrzeć, a Ursa pójdzie razem z nim. Przyspieszymy sobie troszkę, bo tu widzę, że się tam przytulają. Powiem tak, gdzieś już widziałem takie zachowanie. O! Wtedy Tiny ze Snajperem, zdaje się, tworzyli taki nierozłączny duet. A, tak, tak, było tak, zgadza się. No, tylko że tu nie ma jak rzucać sobie sobą. Tak, Ursa odnalazł sobie duszę drwala. Czy teraz powinienem zacząć śpiewać I am the Lumberjack? Patrzcie, Pucz się chciał odtepować, ale nie z Ursą te numery! Ursa czuła. Tak, nie. O, weszła mu pod haka. Ciekawe, czy to było celowe, czy przypadkowe. To wyszedł combo breaker. Ursa uznała, że taktyka jest tak silna, że czasem trzeba stać wrażenie, że się nie trafia, nie? Żeby ludzie nie poczęli, są bardzo zdrowe. Wygląda, jakby bardzo dbał o linię kaka. Tak. Zabezpiecza. Ale przynajmniej Pucz ma pewność, że w coś trafi. O. Niekoniecznie w przeciwnika, ale trafi. No i patrzcie, ma sentry, w razie czego może zdewardować, nie? Idealna para, no. A to jest, może to jest Ursa support po prostu. Właśnie, oni po prostu źle kliknęli rolę, ale... Gość może chciał mieć jakiegoś Undyinga, ja mu się Ursa kliknęła. No Pucz sobie radzi mimo przeciwności losu. Tak, Ursa nie zdążyła uratować Bounty Huntera. Widać było, że chciała, nie? Tak. Ale potem próbowała jeszcze twist zrobić, jak już tak się obrócili, to wydawało mi się, że próbował Bady bloczyć Pucza. Tak. O, patrz, żeby haka nie było czasem. Uuu. Pucz z heistem. Cóż za plot twist. To jest pewne wyzwanie dla Ursy. Czy ona podoła temu, co się stało? Ma tylko jedno TP, jak wiecie. O! Zabezpieczył killa, ale żeby, wiesz, żeby Phantom, nie skartować. Phantom zwalił, bo Phantom powinien slowować Pucza. A nie Ursę. To jest błąd Phantomki. Czy wiesz, Ursa lekko przybloczyła Phantomkę, wiesz, nie chciał skalsować, bo wiesz, to jest support, wiesz. Po prostu zabezpieczył killa i co? Zabił to? Zabił Phantomkę? Zabił. Widzisz? Dobry support. Dobry support. Dobry support.
No, całkiem widowiskowe się tutaj trafił case. Widzę, że nie odpuszcza, nie odpuszcza. Nie odpuszcza. Za tym pudżem. No słuchaj, no... Ja chcę powiedzieć tak, Egelon. Jak jesteś dobrym supportem, to nie opuszczasz swojego kora nigdy. Nigdy! Nawet myślę, że można się uczyć od tej ulicy. Można się zachować. Uczyć. Dokładnie. Nawet jak twój kor schodzi do fontany, ty idziesz za nim. Dokładnie. Bo na przykład dostanie jakimś, kurde, nie wiem, sunstrike'iem czymś i wtedy się rozbije na dwóch, nie? No i trzeba pamiętać tak, żeby nie pozwalać się na zdradę, jak twój przyjaciel chce kogoś ściągnąć do ciebie, to wejdź mu na linię haka, nie? Nie pozwól znaleźć innego towarzysza. Wiesz, dzięki temu upewniasz się, że masz podstawową celność haku, bo trafia zawsze w coś, nie? Niekoniecznie tak. Przeciwnika. Tak, tak. Ale de facto w sumie próbując mu skaresować, to mu nawet pomaga w tych chwilach. No tak, zgadza się, nie? Tylko wiesz, no, ale właśnie powinien farmić. Powód zgłoszenia jest dziwny, w sensie bardziej chyba Griffing by temu odpowiadał, no chyba, że później się zacznie koncert Ursy. Tak, no, tak. Właśnie tutaj, tak? No teraz ten buyback był bardzo widowiskowy, nie? No support ginie za swojego karego, to jest normalne, więc ja nie rozumiem tego oburzenia. A nie, no nie. Ja mówię, że był widowiskowy, prawidłowy wręcz. W sumie widok Ursy jest taki, że nie widzi, co się dzieje. Mogłem w sumie przeciągnąć trochę, ale... Czy teraz się zaczyna awczenie w bazie? Nie, idziemy się bić. Ursa musiała być rozpaczona, bo jak wstała, to akurat Pudż umarł. Tak, ale no, wyrzuciła item, smutne. No niestety. Tak bywa, no, w ferworze walki czasem się wyrzuca itemy, żeby zwiększyć szybkość chodzenia, nie? Tak. To jest normalne. Wiadomo, one ważą, one swoje ważą, wnoszenie ich w plecaku to... Dokładnie, po prostu Ursa nie chciała kupować fazów, a potrzebowała szybkości, więc po prostu wyrzuciła hawardy, nie? Ale... Co teraz? Coś tam klika gdzieś. Czy ona teraz zgłasza ludzi? Znaczy obserwuje plandekę nad shopem, no. Ładna plandeka, nie powiem. Ładna plandeka. Takie rozdzielczości namalowana. Może szukała Pudża, znalazła Pudża i biegnie do niego. Nie zdążyłem zareagować niestety. Ale dobra. Już są razem, wrócili. Już są razem, myślę, że można trochę przyspieszyć. Nie no, to jest dobry support po prostu. Zabezpiecza swojego kora cały czas. Kory zgarnia farmę, a support, jak są creepy brane, to zgarnia expo. No, zgadza się, zgadza się. To się wszystko spina. To jest dobre pozycjonowanie, nie? To jest podstawa. Panowie, róbcie notatki. Tak. Ale coś widzicie, to nie jest taka dozgonna miłość. Co jakiś czas idzie farmić coś, nie? Tak. Teraz poszedł zainicjować teamfight, nie? Ale nie. On widział, że Pudż jest w problemach i stwierdziła tak, dobrze Pudż, poświęcę się dla ciebie i ściągnęła rywali na siebie, tak? Dokładnie, odwrócił ich uwagę. Tak to wyglądało z mojej perspektywy również. Tak to było. No Pudż przeżył, więc to Ursa jako support spełniła swoje zdanie, także tak. Na to komend powinien być, a nie raport, ale dobra. Teraz widzicie, chwilę stała w bazie, pisała pewnie, czy tam dalej stoi. Pisała, Pudż, I hope you command me. Panowie, usta, która bez wardów biega szybciej, ma albo venom, przez to flowuje w silniku i podlatwia Pudżowi kile. To można wybić, naprawdę. Jeszcze ma łopatę do tego, żeby zgarnąć runę z grody. Tak. Skąd hipoteza, że to Pudż tutaj jakiekolwiek reporta zgłosił? A nie, przepraszam, to jest w ogóle... Nie tam mówię, no Pudż jednak nie wykorzysta tej przestrzeni, jaką Ursa mu stworzyła i... O, wiecie, nie znaczy, wypadnie. Właśnie, no jeżeli ktokolwiek tutaj myślał, że ktokolwiek tu sugeruje, że to Pudż zgłosił, no to ja muszę przyznać, że to prawdopodobnie zgłosił ktoś, kto po prostu nie wie, jak się gra współczesną Dotę. Współczesna Dota tak wygląda, że... Idziesz ze swoim przyjacielem i razem odkrywacie piękno tego świata, no. Dokładnie.
obserwujecie zmiany, jakie zaszły w ostatnim patchu, no bo to wiadomo, znaj mapę, nie? Bez znajomości mapy nie wygrasz. Dzielicie emocje z odkrycia nowego itemu leśnego, jak razem zabijecie camp creepów. Podoba mi się to, jak teraz Ursa ambitnie patrzy, co się dzieje siedząc w bazie, jak ma kamerę skierowaną w dziwne miejsce. Ja nie wiesz, ona sobie pokazała, ona sobie spojrzała na źródło rzeki i po prostu, wiesz, uspokaja płynąca woda. O, zgadza się, to jest bardzo, bardzo to dobre wytłumaczenie. To jest głębsza filozofia, wiesz jak to jest. Tutaj po prostu my już patrzymy na to pod kątem graczy Doty, którzy obserwują mechanikę, ale tu jest, chłopie, filozofia, tutaj normalnie... Być może w tym momencie przeżywał jakiś kryzys egzystencjalny, albo dociekał istoty rzeczy. To wygląda tak, że ona ma ten trusty shovel, siedzi w bazie i patrzy, gdzie tu wykopać, żeby złoto wypadło. I myśli, że pod tym tam strumykiem jest duża szansa. Znaczy, łoby teraz kupiła tego, Tom of Knowledge, czy zauważyłem, więc tak wzmocniona poszła walczyć z AM-em. Ale wardy dała rywalom. No bo chciała dogonić Pirata, no znowu musiała podbić się balastu, wiesz, to trzeba, wiesz... To są takie proste kliki. A może my nie wiemy, na przykład w tym nowym patchu wyrzucenie wardów powoduje, że spell Skyrata nie działa. No, nie da się wykluczyć, nie? My nie jesteśmy tutaj kompetentni. To jest jednak strażnik, nie? My gramy na Heroldach, tak? Bo tu jest ranga strażnik, to... Kim ja jestem, żeby strażników pouczać? Wiesz, możliwe, że Sentry jako obiekt, który mu ulega zniszczeniu wyspę śmierci, może na niego dzielić na pół, nie? Pół damage'a na Ulsę, pół na Warda, nie? To było wszystko przemyślane. Tak, tak. No, no może to wszystko było faktycznie prowadzone w tym sierpniowym update'cie. No nie, pewnie jak rzuciłby Quelling Blade'a jeszcze, to byłoby na 3. Ojejku. Czy tu będzie KS, czy nie? O nie, nie ma wizji. Dobra, ja myślę, że już dużo naoglądaliśmy. Możemy zobaczyć końcówkę jeszcze. Tak. I myślę, co? Że wszyscy Ursa wiemy, jaki jest werdykt. I jaki czyli jest werdykt? Niewinny, bo to przecież pro support. Dobrze, Egelon mówi, że niewinny. Neo! Ciężko powiedzieć, bo w zasadzie zgłoszenie mamy za celowe samobójstwo. Ja tu nie widzę celowych samobójstw. Niewystarczające dowody. Raskos. Ja powiem tak, gdyby został na przykład za griefing w jakiś sposób, że tak powiem, oskarżony, a nie, jest tutaj griefing, tak? No tak, my dajemy griefing lub szkodliwe zachowanie, w tym są celowe samobójstwa, tak? No bo jeśli chodzi o griefing, to ja bym pewnie uznał, że mimo wszystko jednak jak żarty na bok, jest winny moim zdaniem, nie? Bo jednak build jaki zastosował typu Tranquile na Ursie to jest dziwne i to, że unikał farmy generalnie przez pół gry. Nie, no to jak się zachowywał to już w ogóle, w sensie tam na początku zwłaszcza. Egelon, ty już wypowiedziałeś swoje zdanie! Dla mnie jeśli chodzi o griefing jest winny. Dobrze, Daki? Nieuzasadniony buyback we wczesnym etapie gry, winny. Ja powiem tak, no... Ja bym mu dał winny, ale to tylko dlatego, że kupił te travele, a wszyscy wiemy, że jakby zamiast traveli kupił 3 raid bandy, to by było do wygrania. No i do tego jeszcze by złożył jakiś Orb of Corruption albo coś w tym stylu. Dobra, winny. Dzięki całej drużynie, że się stawiła. I co? Czekajcie na kolejne odcinki Nadzoru. Może nadejdą, jak bardzo będziecie błagać o mnie, to na pewno coś nagramy. Pa, pa! Pa, pa! No, cześć. Na razie.